Błagam powiedzieć, że dziś koniec tych czarodziejów. Nie wiem, czy skończymy w sumie to dziś. Zobaczymy, bo plan jest taki, żeby fabułkę porobić mocno dzisiaj i zobaczymy, no. Jak nie dzisiaj, to na następnym streamie najprawdopodobniej. Czy dziadostwo Hogwartu? Tak, jest dzisiaj szansa na ukończenie całości, ale nie wiem, jak duża ta szansa jest. Niektórzy mówią, że może być ciężko. No, zostały dwie próby, a przez wszystkie streamy z Harry'ego to zrobiłem dwie próby, a jeszcze są dwie. Ale teraz szybciej te próby się odbędą, mam wrażenie, niż na starcie. Bo na starcie strasznie dużą częścią było wprowadzenie. Z Sebastianem akurat ciekawy wątek, bo obstawiam, że on wszystkich speli czarnej magii mnie nauczy. Tej niewybaczalnej takiej. Będę grał w Hogwarty teraz i nie stać mnie na tą grę. Ja jestem biednym, małym streamerem, którego nawet kurwa znajomi hejtują, więc gościu, o co ty chodzi ci? Oho, ale mam wrażenie, że nie stracił zbyt wiele nie grając. Czas na questa z panią profesor Czosnek. Kurde, jak to rozwaliłem, to aż mnie większa chęć niż Hogwart naszło na Dark and Darker, żeby takie rudy podrozwalać. To odpalaj? No dobra, a co wtedy z Hogwart Legacy? Już jesteśmy przed samym końcem, ale jak wiem, że zaraz się zacznie incydent dialogowy, to mi się słabo robi trochę. Ale to nuda, jak się nie jest fanem Pottera? Znaczy się, nie trzeba być fanem, tylko tak jako tako lubić ten świat. Ja jako tako lubię i tak się szczerze wydaje tak być tako ono. Jak dla mnie przesadzili po prostu z ilością dialogów, ale to drudzy powiedzą, że to gra fabularna i tak ma być. No i w sumie tak ma być, no i co? No ma dobre oceny, ma dobre. Może dokończysz Hogwart po tym, jak się skończy D&D? Tak, a zaraz potem Cyberpunka dokończę. Wiesz, jak to działa. Jak zrezygnuję, to już powrotu nie będzie. Ilość dialogów okej, ale brak opcji do wyboru mech? Przecież masz opcję do wyboru. Znaczy, pytanie, czy te opcje jako tako mają wpływ na to, co się stanie, czy po prostu to jest takie widzimisię stricte. No właśnie, no to nic nie zmienia. Kurde, no i już jak dopuściłem możliwość innej gry, to już ziarno wątpliwości zostało zasiane. Ale ładnie to wygląda, zobacz, kurde. Zimowa kraina na miotle. Pięknie to wygląda. Ale chyba z tych wszystkich gierek Sekiro było najprzyjemniejsze. Znaczy, najlepsze. Tak mi się wydaje. W Sekiro nigdy nudy nie było, praktycznie. Tam zwykły mobek potrafił być dużym wyzwaniem. Używam zaklęcia niewybaczalnym i nauczyciele mają w to wyjebane. No, obok profesor Weasley kastowałem Crucio i się po całej sali pociski odbijały. Ona nawet ona sobie książki przeglądała. Na co czekam? Walczę z sobą. Zastanawiam się, czy kontynuujemy tą przygodę, czy czas na lochy na przykład. Zastanawiam się. Nie no, kurde, nie wiem. Nie wyłączę może parkę. Ale jaki jest sens skipować dialogi, ale grać dalej w grę? Nie ma sensu. Jak skipnąć, to porządnie. D&D? Kurde. Dawaj narudy w D&D. Ja tą high rollerki poszedł z widzami. Na drugi floor. No nie mogę teraz przestać myśleć o tym. Fajna ta gra jest, ale kurde. A może monetą rzucę? I tak sam wybierzesz? No racja, no. Ale ciężko, kurde, już palec na alcie miałem. Żeby kliknąć F4, ale ciężko jakoś tak, kurde. No nie dokończyć gry, to tak, kurde, jakoś. Z 20 godzin ponad grałem. Jest poradnik, jak radzić sobie z trudnymi decyzjami. Co to? Dark and Darker Official Alpha Playtest Teaser. Już nigdy nie zobaczę jej na oczy, Jessiczki. Nie no, może tak jak mówiłem, na offstreamie będzie wykańczane. A wykażesz się kiedyś stanowczością w życiu i powiesz pierdolę to, jak nikomu się nie chce oglądać, a tobie się nie chce grać. To jest prawda. Jakby mi się tak turbo nie chciało grać, to bym wyłączył. Ale nie chce mi się tylko troszkę. Zostaw mnie. Ja walczę aktualnie z ważniejszym przeciwnikiem. Dobra, kurwa, nie. Rzućmy tą monetą. Chociaż nie, jebać. Fajny Harry Potter był. Spoko, nie tracisz dużo, ending mega chujowy był. Zamiast odpalić tak, jakąś traskę do Hiszpanii w tir... Jak ktoś nie chce spoilerów, proszę zamknąć uszy. Albo zmutować streama. Co się stało na końcu? Zespoilerujcie mi całość. Jak fabularnie to wygląda? Zabijasz Shanrocka. No można było się spodziewać. Coś więcej? Nie chce mi się... Nawet tego. Chcę tylko wiedzieć, co jest na końcu. Czekaj. Szybkie to jest? Kurwa, chyba zacząłem żałować, że patrzę na to. Czekaj, bad ending, pokaż. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Zabijasz Shanrocka i możesz albo chronić tą starożytną magię, dobry ending, albo nią władać, zły ending. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for.
Miriam believed this forgotten man. All of this could have been avoided. Give up. Czemu to jest finalny etap gry, a chłop nie używa nawet jednego zaklęcia niewybaczalnego? Takie chujowe są? Ma 24 eliksiry, na lepę. To jest niemożliwe, żeby się skuć tu. To bad ending. To było zakończenie? Powładasz tą mocą. No i zajebiście. Kurde, nie, to jednak zły znak, że nawet nie jestem ciekaw za bardzo, jak to się potoczyło w endingach. Jak ja słyszę, jak zaczynają gadać, to mi się słabo robi. A może zmienimy konwencję strama? To pograne. To chyba można przejść do lochów. Teraz na pewno nie. Jaki mamy dzień tygodnia? Chwila. Jest poniedziałek. To myślę, że w czwartek można by zacząć Bloodburna i akurat się wyrobię do Synów Lasu. Dawn of the Forest. A czwartek to jaki dzień? 16. To 16, 17, 18, 19, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Miałbym 8 dni, żeby Bloodburna przejść. To raczej na spokojnie. Dzięki, Daxoneczek. 33 godziny gry. 33 godziny gry to są 4 skimy. Jako tako. A jest jakiś The Old Hunter z DLC do tego. To policzy jeszcze gubienie się na mapie przez 50 godzin? Nie będę się gubił, bo widzowie się nie pozwolą zgubić. What Avada Kedavra on PC be like? Co to? No tego spelka akurat bym porzucał chętnie. Akcji jest tyle, a dialogów tyle.